Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku, piątym już, z Infestation Survivor Stories. Dzisiaj samemu, jak widać, Lucior za bardzo nie dał rady, a jako że dzisiaj daję radę siedzieć do późna, to nagram dla was przy okazji jakiś materiał z Warzim. Infestation, przepraszam. No i niestety znowu zaczynamy na zero. Gdzie my to jesteśmy? W... niedaleko Boulder City. Kurde no. Nie wiem, czy tam pójść. Czy znowu zaryzykować, czy znowu po prostu olać to i pójść gdzie indziej. Choć nie. Byliśmy w Windstone Mountain i tam jest pewna śmierć. Nie ma co. Do Boulder City jak pójdę, to będę się obawiał zgonu. I plan jest mój następujący. Przeszlibyśmy się do... Już wam mówię, gdzie myśmy tam byli. Byliśmy już tutaj, tutaj, tutaj. Camp Splinter zaliczony. Ogmoy Time Red Stop zaliczony. Tam, że właściwie to chyba w tym miejscu już zginęliśmy. Albo w, nie, w Hill Ranch żeśmy zginęli. Z tego co ja dobrze pamiętam. To możemy się przejść do Mountain Crest, ale to jeszcze wcześniej Rocky Ford. No, ja bym wolał ominąć jeszcze Boulder City, bo ja nie czuję się tam gotowy i pewny. Dlatego przejdziemy się do Rocky Ford. Tak, to jest moja 100% decyzja. Dobra. I żeby było jasne, nie zawsze będą materiały robione w duecie bądź w większej grupie, bo to w zależności od tego, kto będzie o tej godzinie, bo jak wiecie, Warzy tylko nagrywam po północy. No właściwie o północy, po północy, jak kto wie, ale na pewno nie wcześniej niż 23 czy 4, tylko po prostu od razu po północy, bo wtedy się najlepiej gra, jeszcze rozmawia, bo i to już jest w ogóle coś pięknego grać w Infestation po godzinie 24. To widzę, że nie ma Polaczków. Tu jakiś koleś chyba... chyba po prostu zginął i musiał się wyżyć na czatowym. Współczuję. I tak. Ktoś to ostatnio mówił, że za cicho mnie słychać. To jak mnie za cicho słychać, to ja sobie przybliżę zawsze mikro i wtedy mogę zmniejszyć sobie ton głosu. I wtedy będzie mnie i tak słychać dobrze. No, do Boulder City mi się nie opłaca iść, bo wiem, że tam jest 100% śmierć. Jeżeli nie masz itemów, to giniesz. Do Windstone Mountain też nie polecam, jeżeli nie masz dobrego wyposażenia, bo tam też można zginąć. Koleś nas ostatnio zaskoczył, jak chyba widzieliście, z shotguna. Najpierw zabił Lusiora, potem nie dobił. Dobra, kierujmy się już do Rocky Ford. Przybliżyłem sobie mikro, żebyście mogli mnie słyszeć. Ja nie wiem, jakim cudem to mikro jest takie wytrzymałe. Już tyle razy mi upadało na ziemię, że trzyma dalej, no. To jest twarde bydle, no. Ale jak kiedyś padnie, to wiecie, tam czeka na mnie przenośny mikrofon do słuchawek z fatalitków. Jak ten oczywiście padnie. I wtedy będę nagrywał z moich jedynych przenośnych mikrofonków. Tej laga dostałem na chwilę. Już myślałem, że mi wydupi grę albo coś w ten deseń. Na szczęście nic gorszego się nie stało. Patrzę, jak ja się kieruję tego Rocky Ford, żeby nie było, że kurde, jestem w ślepej uliczce. To kurwa, jakieś ptaszyska mi tutaj ćwierkają. Która godzina w ogóle? 12, dobra, to jeszcze mamy czas. Ja próbuję i próbuję przetrwać przynajmniej godzinę. Jeżeli
dzisiaj uda mi się przetrwać godzinę materiału, kończę nagrywanie i następny odcinek spróbujemy w ciągu dalszym. Bo to nie będzie tak, że o, przetrwałem godzinę, usuwam tą postać i robię nową, tylko po prostu ją zostawiam i ciąg dalszy kontynuacji będzie jako piąta część numer 2. Coś takiego. O, i taki jest mój plan. Że to jest odcinek jakby piąty, który zostanie jakby w ciągu dalszym i ten piąty odcinek się nie skończy, póki nie zginę. I taki jest mój plan działania. Dobrze, kierujemy się bardzo dobrze wręcz. No tak, czyli przejdziemy sobie do Rocky Ford, z Rocky Ford do Mountain Crest, zanim my w ogóle dotrzemy do Boulder City. No i sobie te wszystkie lokacje przeszukamy. No tam jeszcze nie będziemy szli. Bo przecież najwyżej jakbyśmy z Boulder City wychodzili tak do Oak Mountain Rest Stop do Campos City. Nie wiem, zobaczymy, zresztą się zastanowimy, jak to dalej będzie. Ale tak czy inaczej, Rocky Ford, Mountain Crest, Delta Peak Ranger Station, Badger's Hut, Fallsdale, Lone Tree Farm, Please and Wally. I z tego Please and Wally byśmy się wrócili z powrotem do Rocky Ford i kierowali przez Whitestone Mountain do Boulder City. I mam nadzieję, że jeżeli przetrwam tą jedną godzinę, to będzie to ciąg dalszy następnego materiału, gdzie będziemy się kierowali tym samym planem, który będziemy się kierować przez ten odcinek, jeżeli przetrwamy godzinę, rzecz jasna. Dobra, już niedaleko jesteśmy tego Rocky Fordu. I o czym by tak sobie jeszcze pogadać? Jak na razie seria się przyjmuje całkiem nieźle. Nie jest najgorzej, nie jest aż tak hejcona, jakby się to wydawało. Zawsze mogło być gorzej. Nie wiem, coś mam ostatnio problem właśnie z prototypem, bo chciałem wczoraj dla was nagrać odcinek, ale za każdym razem jak wchodziłem na nią, no to ona się automatycznie wyłączała. Nie wiem co jest. I wolałbym jej nie przeinstalowywać, bo wtedy stracę postępy i będę musiał przynajmniej to wszystko nadrabiać, a co szczerze mówiąc mi się nie chce tego robić, bo trochę to jest tych godzin grania w tego prototypa i no szkoda. Zobaczymy, może dzisiaj uda mi się nagrać tego pro... O kurwa. Ale ktoś zajebał z tej snajpery. To strzał taki głośny, że to musiało słychać normalnie chyba z połowy mapy. Tutaj się połóż. Nawet już widzę tam miasteczko, Rocky Ford. Kuźwa, jeżeli tam znowu koleś będzie jakiś, to dla mnie to, że skaza przez 7 lat. Jeszcze jak mi się lustro jakieś rozbije, to będę miał kolejne 7 lat nieszczęścia i... No i po prostu jeszcze będzie tak, że... Taki odrost będę miał na twarzy, że tego się nie będzie dało wygolić. Nieważne, tak sobie popieprzyłem. Jakieś sygnały, wybaczcie. Czasami tak mam, ale to w większości tych przypadków nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze mi SMS-ów, tylko po prostu sygnały sobie przelatują. Nie wiem. Czysta fizyka, ja się nie znam na tym. Te fale, kurde, i ruchy. Dobra, tam widzę Rocky Ford. To mini miasteczko. Przeszukamy je. Jak nic nie będzie, no to po prostu ulotnimy się do... gdzie? Mountain Crest. Tak, muszę sobie te... Już report, guys, kurde. Sami się poreportujcie, potem reportujcie innych. Ile to jest nawstawianych tych, kurde, Riot Shieldów. Już wróciłem. Tak. Musiałem kończyć wczoraj, a jako że zostawiam tam ten 10-niecałominutowy kawałek materiału, tutaj kontynuujemy naszą wyprawę. Jesteśmy w Rocky Ford. Chyba nas nieco cofnęło. A nie, w sumie nie dotarliśmy jeszcze do Rocky Fortu. Więc to na całe szczęście.
Ktoś potrzebuje w tej chwili pomocy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ma mnie to obchodzić, czy nie. Ale dotarliśmy już do Rockyford. Jak już tu jesteśmy, to musimy teraz bardzo uważnie się rozglądać, kiedy właśnie mogą nas to zaskoczyć. Graczy jest 38, więc jest w miarę dużo. Więc w miarę uważnie trzeba się rozglądać, czy nas zaraz ktoś nie zadupi. Bo nie chciałbym znowu szybkiej śmierci doświadczyć. Zombiaka słyszę. Weź ty kucnij. Dobra, widzę zombiaka jednak. Amanda, nie możemy iść tam, do tego najbliższego domku? W sumie. O! Słychać. Słychać. Dobra, w dupie mam go. Na razie nie czuję zagrożenia. Ostatnie dwa odcinki temu miałem okazję mieć sojusznika. Ale niestety jakiś frendzel mnie zabił z shotguna, czy z czego on tam mnie niby zabił. I kurde. I tak właśnie się kończą sojusze. Na tym, że kurde drugi cię udupia. Nie wiem, może to był jego znajomy, kurde przyjaciel, a może gejami są. Kto wie, no wszystko jest możliwe na tym świecie. Dup się, zombiaczko, kurde. Dobra, batonik. Na wszelki wypadek. Tu drugi batonik, kurde, podejrzanie. Za bardzo mi tu śmierdzi Snickersami. Co to mamy? Co to mamy? Co to mamy? Medium backpack. O, nie najgorzej. Zawsze lepsze to niż nic. I lepsze niż na przykład Teddy Bear. To jest pusta puszka. Nawet chyba nie opłaca się brać. O, maska gazowa. Ale fajnie. I patelnia. No cóż. Zawsze mogliśmy dostać, kurde, szczoteczkę do mycia zębów, ale patelnia też jest dobra. Dobra, a więc tak. To ogólnie wyglądamy jak zamaskowany żołnierz Hitlera z patelnią. Co prawda śmiesznie, ale tak to wygląda, no. Ale fajnie. Nie narzekam. Mamy medium backpacka. Slotów 24. No. Tak, no, 24 sloty i jakoś przeżyjemy z tym. Trzeba jakoś przeżyć, no bo jakby może nie było inaczej, no. Tam jeszcze ten domek sprawdzimy, potem ten ambulans i tamten domek. Sprawdzimy sobie to Rockyford. Godzinę mamy. O, robi się coraz jaśniej. Czyli zmierzch nam się tutaj robi. Tam widziałem zombiaka, co sobie przybiegł. W moją stronę w sumie. Dobra. Teraz sobie przeskoczyłem. Wbijemy do tego domku? Myślę, że tak. Tylko tego zombiaka trzeba będzie ubić. Nie ma wyboru. Chodź tu, zombiaczku. No, z patelni w miarę ładnie łepetyna obita. No i w sumie nie jest źle. Zawsze mogło być tragiczniej. Ale żyjemy. O, i to już bym bardziej proponował niż taką patelnię. O, pałka z gwoździami. To nie wiem, to sobie możemy zostawić na zapas. Jakby nam na przykład ta broń się zniszczyła. Wiertarka raczej nam się nie przyda do przetrwania. Tutaj co mamy? Przymierzmy to. Ale fajny kapelutek. Wyglądamy jak kowboje. Ale powiem szczerze, lepiej wyglądam. Ciekawiej.
A maskę gazową sobie zostawimy na przykład, bym schował ją na safe zonie. Bo maski gazowe się ciężko doszukuje, a tym bardziej takich kapelutków. Kurde, zarąbiste. Krykietowa pałka, ale jednak wolę pałkę z gwoździami. I hełm, ale tego raczej już nie wezmę, bo to akurat nie wygląda modnie. Ale fajnie, znaleźliśmy sobie całkiem przyzwoity, dostojny kapelutek. To jest pusta butla. Pusta. Dobra. Okej, dobrze. Już jest nieźle. Powiem wam, że wraki Ford są ciekawe itemy. I tu nie ma co do zaprzeczania. Dobra. Tu zombiaczek sobie idzie. Wolałbym się z nim nie bić. Ale jak do mnie podejdzie, to nie będzie innego wyboru. Ale dobra. Mijamy zombiaka. Wstąpimy tam za jakiś czas. Najpierw wolałbym przeszukać jedną część Raki Fordu, a potem by się przeszukało drugą część. Ale fajnie. Kapelutek, maska gazowa, pałka, patelnia, pałka z gwoździami. No jest nieźle. Jak na pierwsze minuty. Właściwie już to będzie ponad 10 minut materiału, bo tamto przez niecałe 10 minut myślałem plan mojej podróży w tym odcinku. Oczywiście to będzie naliczony do tego odcinka. O, wschód słońca, godzinę 4:32 mamy. No, to już powoli mamy świt. I coraz jaśniej nam się będzie robiło. Będziemy wszystko mogli lepiej widzieć. Dobra, tu widzę zębeka. Ten chyba śpi. O, fajnie, lekarstwa. Czyli najpotrzebniejsza rzecz dla istoty ludzkiej. Dobra, w sumie to możemy przeszukać jako ostatni cel. Teraz może nieco przejdźmy się tutaj, bo tu mamy bliżej. I tak by było dla nas lepiej. Ja bym wolał lepiej nakłóconego, bo wiecie, ja naprawdę czasami to już tak się boję, że czuję galaretę w gaciach, no. Dobra, ale trzeba uważać. I być dobrej myśli, że nic się nam tragicznego nie wydarzy. Czekaj, muszę Snickersa zjeść. Dobrze. I nieco sody wypić. Dobra. Okej. Spoko. O! Pałeczka z gwoździami lepiej bije od patelni, szczerze mówiąc. Dobra. Teraz bierzemy tą wodę. Jeszcze jakieś inne rzeczy? Lina. Tylko ciekawe, na co nam się taka lina przydaje. Ja tego gówna nie będę zbierał. Nie da się craftować. No chyba, że jak masz schematy, to wtedy można. Owszem. Ale teraz to nie opłaca się tego zbierać. Wiem, bo już trochę pograłem. Nagrałem dla was parę odcinków. Zbierałem to, ale i tak ginąłem. I w sumie to mi w ogóle nie będzie przydatne. Póki co. Dobrze. To trochę jedzenia, picia mamy. Teraz może by się nieco było można rozejrzeć z tyłu. Dobra, pusto. 36 osób. No to nie jest najgorzej. Wynik się utrzymuje, jeżeli chodzi o ilość graczy. I to nawet fajnie. Tu mamy zombiaka, który niestety będzie musiał zdechnąć z mojej ręki. Chodź tu. Ja chętnie poczekam, postoję, a ty zdechniesz w męczarniach. Co? Chciałeś jaś mnie sklepać. Nie ma. Dobra, tam sobie niech zombiak idzie. Już myślałem, że w moją stronę będzie biegł. Ale na szczęście. O, wokaina. Srebrna? Tak, srebrna. Fajnie. Chyba wiecie, do czego służą te wokainy. Do wyleczenia infekcji, że tak to określę już szybko.
Ale fajnie, bandaże w restauracji. Coś nowego, no. W sumie wszędzie muszą być medykamenty, bo gdziekolwiek byś nie był, to coś ci się może wydarzyć. Energy drink, no to też się przyda na przyszłość, jakbyśmy na przykład się zmęczyli. To zawsze energy drink nam zregeneruje wytrzymałość, czyli naszą tak zwaną staminę. Dobra, jak z naszym EQ? No jest nawet nieźle. Nie jest najgorzej. Tą patelkę bym wyrzucił, bo ona mi się za Chiny nie przyda. Tego small backpacka również, bo to jest... Nie, to nie ma sensu, bo i tak jakbym zginął, to miałbym na nowo tego small backpacka. Tą maskę zostawiam, bo ona jest jakby dla kolekcji. Dobra. O, coś tutaj leży. Widzę tylko patelnię, ale jest jeszcze maska klauna, która szczerze mówiąc nie przydałaby mi się. Nie. Teraz to, co mam na głowie i w EQ, to przebija tą maskę w sumie. Więc nie opłaca mi się jej zbierać w ogóle. Dobra. Nawet nieźle się utrzymuje. Jeśli tak dalej będę się trzymał mojego planu podróży i działania, to... Pierwszy raz w tej serii przetrwam pełną godzinę bez zgonu. Będziemy mogli nawet kontynuować następny odcinek z dalszymi naszymi planami. Dobra, co z ten kosz? Co z ten kosz? Dobra. Popłaczę trochę zombie, jak pewnie tęskni za swoim mężuśkiem. A że straciła, a potem została pogryziona, nie powiem gdzie. Co to jest? Aha, barykada z drutu i tych. Drut i drewno, no. Nic więcej w sumie. Coś jeszcze? A, może i owszem. O! Tego szukałem. Bo to też jest przydatna rzecz. O, fajnie. No i dobra. To miałem też w poprzednim odcinku, jak żeśmy grali z Lusiorem. To ta broń, czy broń, to urządzenie mi się zrespiło. Kurde, już ostatni slot nam został. No i chyba zombiak prosił się o śmierć. Zdychosz. No, szybko. Dobra, nie wstanie mi już. Się upewniłem, bo kurde, niektóre zombiaki są tak twarde. Zresztą widzieliście w pierwszym odcinku, że trafiłem na super zombiaka. Nie wiem, jak to określić, bo jak dla mnie to nie wiem. Nie wyglądał mi na zombiaka. Taki bardziej tytan, kurde, niż zombiak. Ale jak to co woli. Dobra, i teraz tak. Kolejny teren w Rocky Ford przeszukiwałem. Ty, ktoś tu przyjechał. Słyszałem samochód. A ja już wiem, jak brzmi silnik samochodu w Infestation. O chuj. A niech mnie choroba. Dobrze, że mnie w ogóle minęło. Bo by tu koleś podjechał, kurde, jeszcze ze swoim kumplem i by mnie tu pozabijali. Ło, to by się już na 100% dla mnie to źle skończyło. Oj, nawet dobrze, że nie podchodziłem bliżej, tylko czekałem, aż odjedzie. Ale w sumie, ile osób? 30, no, zmniejszyła się nieco ilość, ale dalej jest dużo. I lepiej jak iż w każdej chwili może ten koleś przyjść i mnie zatłuc. Bo to, że sobie mnie minął, to nie znaczy, że może tu nie podjechać, bo może. Może i sprawdzi dokładnie, czy kogoś tu nie ma. Ale słyszeliście, tylko silnik. Bo jakbym widział pojazd, jeszcze by jakby się zatrzymał, to bym go ukradł. I miałbym swój pojazd. I gdzieś bym go sobie ukrył. Tylko gdzie właśnie? To jest najgorsze, że nie ma fajnego miejsca na ukrycie pojazdu. I to jest brutalne, ale no prawdziwe.
sprawdzę sobie tutaj przyczepę. O. Kolejna sztuka. Biorę dlatego, bo mi się to stakuje. Tak zwanie. No widzicie. Dobra. Tego nie będę rzucał, bo to dopiero w nocy. Tylko w nocy takie rzeczy się można pozbywać. No, jak na razie jest dobrze. Słyszeliśmy silnik samochodu. Jakie retards, kurde. Retardy są w LOL, ludzie. Czy wy musicie wszystko, wszystkie teksty nanosić z LOLa na inne gry? Ludzie. Dobra. Jebut. Jebut. Dobra, zdechło. Sprawdzam jeszcze w innych miejscach, czy czegoś nie przeoczyłem. Słyszę tu zombiaka. O, mamy stół naprawczy. Aż kilka stołów, szczerze mówiąc, mamy. No podejdziemy, zajumamy, zabijemy. Zapraszam. Jesteś dla mnie gównem. Aha, dobra, czyli na Winestone nie warto się zbliżać, bo tam już nas czeka pewna śmierć. O, mam drugą sztukę, więc i tak zresztą z Lusiorem się... O, ty kurwo! Ty szmato! Leżyj. Dobra, nieważne. Prawie mnie walnął, mam szczęściem. Jak coś, Lucior, to mam dla ciebie tutaj drugą sztukę takiej fajnej lornetki bojowej. Więc jak będziemy następnym razem grali, a zresztą się tam nawet już zgadaliśmy na następny dzień, czyli na sobotę w nocy, to po prostu dam mu tą lornetkę. Hełmofon. Zaraz sprawdzimy, jak on wygląda na nas. O. A ja jednak wolę to nosić. I maska gazowa. Nie wiem, na razie to wezmę, póki co. To jest patentstwo naprawczy, nie? Jest. Dobra, naprawmy sobie nieco młotek. Świetnie. Tylko 10 dolców wydaliśmy, a jeszcze i tak zarobimy na tych zombiakach, spokojnie. Okej, wychodzimy z warsztatu. Dobra, oho. Tam też możemy wbić, no to w sumie wejdziemy. Co nam zaszkodzić? Może. Dobra. Co to jest? Czekaj, ja ten hełm wywalę jednak. Co to jest w ogóle? Aha! To jest jakby taka drewniana tarcza. To w sumie, jakby coś zaczęło na nas strzelać, to nakładamy tarczę. I to bez względu na wszystko. Nakładamy sobie tarczę i trzymamy gardę, dopóki ta tarcza nie pęknie. Zresztą wczoraj, jak żem nagrywał, to żeście widzieli sporo tych tarcz, rajotów i tak dalej. Dobra, a tam coś w tym pojeździe będzie? Bo aż z ciekawości bym sprawdził, tylko mamy tutaj trochę zombiaków na głowie. Więc teraz trzeba albo je omijać i nie dać się wykryć, albo je wszystkie powybijać i potem się tym zająć. Dobra. O kurde. No to będziemy mieli nie lada problem. Dobra. Podnieś się na chwilę. Skocz. Jeszcze raz skocz. Dobra. A tam coś jest? Nie. Dobra. To w sumie jakbym minął tego zombiaka. Jak da radę? Jak da radę? Miniemy tego zombiaka? Dobrze. Dało radę. Teraz trzeba będzie jakoś minąć ich między. O kurde, ruszył się jeden. Do campus też nie warto iść. Dwóch snajperów.
Kurde. Kurde, czemu ja żem od razu nie biegł? Dobra, mniejsza z tym. Wiedziałem, że mi się nie uda. Sorki Lucior, żebym zawiódł, ale no tak to jest, że kurczę, nie reagowałem w ogóle, nie widziałem typa w ogóle. Ja nie wiem jakim cudem, to jest dla mnie śmieszne. Ale no cóż, szczęście mi nie dopisało po raz kolejny. I tak Lucior, jeżeli w najbliższym czasie zagramy, czyli w tą sobotę, to opowiem ci mój opracowany plan. Tylko musimy, wiecie, współpracować. Dzięki wielkie za obejrzenie chyba piątego już odcinka z Warzy Infestation. Możesz tam zalajkować, ocenić, zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!